GIS zdecydował się wyjaśnić powody, dla których w wojewódzkich statystykach covidowych zabrakło ponad 20 tysięcy zakażonych z Mazowsza i województwa śląskiego. Jak dziś poinformowano na specjalnej i długo oczekiwanej konferencji prasowej, pominięcie około 22 tysięcy zakażeń wynikało z tego, że dane rejestrowane były ręcznie, a personel wojewódzkich stacji zdziesiątkowała epidemia. Problem niespójnych danych, choć nie w takiej aż skali, dotyczy również województwa podlaskiego. Niedawno wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku wyjaśnił nam, że różnice w danych wynikają nie z powodu zakażeń u personelu, ale z konieczności weryfikowania źródłowych raportów. Tymczasem na ostatniej sesji Rady Miejskiej Suwałk powiatowa inspektor sanitarna w Suwałkach poinformowała, że lokalny sanepid samodzielnie weryfikuje dane przed ich przekazaniem do wojewódzkiego sanepidu. W rekordową sobotę dostaliśmy 240 wyników pozytywnych. Po weryfikacji ich liczba spadła do 198, mówiła radnym Elżbieta Bednarko. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że w ogólnym raporcie danych zliczanych od początku epidemii, opublikowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 20 listopada, tylko w powiecie suwalskim brakowało 115 zakażeń, 363 ozdrowień i 8 zgonów. A przypominamy, że to tylko 2 z 7 powiatów ziemskich i grodzkich na terenie województwa podlaskiego. Danych z całego województwa nie jesteśmy w stanie obliczyć i zweryfikować, ponieważ od kilku tygodni lokalne sanepidy nie publikują i nie udostępniają mediom źródłowych raportów. Od poniedziałku 23 listopada dostępu do danych, jak ustaliliśmy, nie mają także samorządy. Jak wiemy, w każdym z nich są lokalne zespoły zarządzania kryzysowego. Właśnie odcięto je od dostępu do codziennej informacji pozwalającej na monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na ich terenie. Jak zatem mają walczyć z epidemią? W związku z blokadą informacji o zakażeniach, zapytania prasowe o podstawy prawne takiego działania złożyliśmy do wojewody podlaskiego, wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Białymstoku oraz do głównego inspektora sanitarnego. Czekamy na ich odpowiedzi. Tymczasem podczas konferencji prasowej GIS podano, że od jutra dostępna będzie witryna internetowa zawierająca m.in. dane powiatowe z każdego dnia. Na ile będzie wiarygodna, trudno jeszcze ocenić, ale jak zastrzegli pracownicy GIS-u, odpowiedzialność za informacje o nowych zakażeniach będzie ciążyła na laboratoriach, a nie na inspekcji sanitarnej. Nie wiemy również, czy do jutrzejszego debiutu nowej witryny wojewódzkie stacje uzupełnią dotychczasowe zaległości.